ofiary zbrodni katyńskiej pogrzebano w masowych grobach w Katyniu, pod Smoleńskiem, Miednoje, koło Tweru, na przedmieściach Charkowa, Bykowni, koło Kijowa oraz około 7 tysięcy ofiar w nieznanych do tej pory miejscach. W tej chwili przed pomnikiem ofiar symbolicznym Krzyżem Katyńskim miejsce zajmuje kompania honorowa ze Środka Szkolenia Podstawowego Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej. Brawo! Chodź! Panie komandorze, dowódca uroczystości kapitan Ciesielski znajduje kompanię honorową garnizonu na uroczystym apelu z okazji Dnia Pamięci Ofiar Katyńskich. Czołem, żołnierze! Czołem, panie komandorze! Było to 73 lata temu. Zabijano ich, wcześniej skrępowanych, strzałem w tył głowy. Tak by krwi było mało. Później, ciągle z orłami na guzikach mundurów, kładziono w głębokich dołach. Wszystkie te zbrodnie, popełnione w kilku miejscach, nazywamy symbolicznie zbrodnią katyńską. Łączy je obywatelstwo ofiar i ta sama decyzja tych samych sprawców. Zostali zamordowani z pogwałceniem praw i konwencji cywilizowanego świata. W maju 1945 roku III Rzesza przegrała wojnę. Nazistowski totalizm upadł. W wyniku podpisanych układów zwycięskich mocarstw trafiamy jako państwo w strefę wpływów Stalina z narzuconym ustrojem. Próbuje się też zafałszować naszą pamięć o polskiej historii i polskiej tożsamości. Ważną częścią tej próby fałszerstwa było kłamstwo katyńskie. Świat miał nigdy nie dowiedzieć się. Rodzinom ofiar odebrano prawo do publicznej żałoby, do opłakowania i godnego upamiętnienia najbliższych. Tych zaś, którzy chcieli oddać hołd ofiarom zbrodni i je upamiętnić, represjonowano. Na przestrzeni wieków naród polski doświadczył wielu zbrodni i prześladowań. Wśród nich mord katyński zajmuje szczególne miejsce jako masowa zbrodnia dokonana w sposób tak nikczemny i w jeszcze bardziej nikczemny sposób zatajona. 96 ofiarom katastrofy prezydenckiego Tupolewa w Smoleńsku w trzecią rocznicę tragedii, gdzie zginął prezydent Rzeczypospolitej, parlamentarzyści i generałowie najwyższy rangą dowódcy Wojska Polskiego. Brawo! Chodź! Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Ustki, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do apelu przed Krzyżem Katyńskim, aby w rocznicę zbrodni katyńskiej przywołać pamięć żołnierzy polskich zamordowanych za wierność przysiędze wojskowej oraz upamiętnić męczeństwo Polaków, ich prześladowania, aresztowania i deportacje. Do was wołam, mieszkańcy i obrońcy Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, zdradziecko napadnięci w dniu 17 września 1939 roku przez sowieckiego agresora.
stańcie do apelu. Chwała bohaterom! Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Więziennej i Straży Granicznej oraz innych organów państwa polskiego zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze i Bykowni oraz innych nieznanych dotąd miejscach kaźni. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią męczeńską! Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią męczeńską! Do was wołam, rodacy deportowani w głąb Związku Sowieckiego i tam zabijani pracą ponad siły, umierający z głodu, mrozu i chorób, za to, że do końca pozostaliście wierni ojczyźnie. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią męczeńską! Do was zwracam się potomni, pochylając w zadumie i szacunku głowy, by uczcić męczeństwo córek i synów narodu polskiego. Zachowajcie w swych sercach pamięć o ich ofierze złożonej za honor i wolność Rzeczypospolitej. Chwała bohaterom! Cześć i pamięci! Dla uczczenia Dnia Pamięci Ofiar Katynia, salwa honorowa. Patrzą. Szanowni Państwo, proszę o zwrócenie uwagi na najmłodszych uczestników naszej uroczystości. Salwa honorowa. Pierwszy szereg, krok na wprost, marsz. Całość, kolby, rozłóż. Na pas! Broń! Komenda, na prawo tak. Do salwy honorowej! Trzyma! Ładuj! Salwą! Pal! Ładuj! Salwą! Salwą! Pal! Zabezpiecz! Broń! Przedstawiciel Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, zaraz do dowódca garnizonu Ustka. Pan komandor. Kolejna delegacja to...
o uroczystym apelu. Dziękuję. Thank you.